Natomiast my za chwilę poznamy najlepszych 400-metrowców. Na torze szóstym Piotr Dąbrowski, Prevbet Sonarol. Następnie Jakub Szczepaniak ze startu Wieruszów. Na torze czwartym będziemy oglądać Adama Kadyło, a więc zawodnika, który legitymuje się najlepszym czasem, i to w tej chwili widzimy na torze trzecim Michał Łowicki, AZS AWF IS Gdańsk. Tor drugi, też jeden z faworytów moim zdaniem, jeżeli chodzi o zwycięstwo, Mateusz Matera, AZS Łódź. No i na torze pierwszym Bartosz Jurak, Prevbet Sonarol, ale to często powtarzam, akurat w przypadku biegów na 200 metrów czy na 400, tu tak naprawdę różnice między czasami są prawie żadne. I tutaj musi po prostu zdecydować dyspozycja dnia. No i zwłaszcza to pierwsze okrążenie. I myślę, że jego też końcówka. Ruszyli. Spojrzeliśmy akurat na blok startowy Adama Kadyło. Widzimy, jak on już w tej chwili rozpędza się po swoim torze numer 4. Patrzymy, jak radzą sobie pozostali. Mateusz Matera, tak jak podejrzewałem, będzie tutaj nawiązywać walkę z Kadyło. Kadyło wyjdzie na pierwsze miejsce. Także przed Materą w tej chwili minimalnie jest jest w tej chwili Piotr Dąbrowski. A więc Kadyło, Dąbrowski i Matera. Jeszcze tam się włączył Jakub Szczepaniak. On w tej chwili wychodzi na trzecie miejsce, a więc może nie wystarczyć pary Materze. Kadyło czy Dąbrowski? Kadyło już na ostatniej prostej, chociaż tam jeszcze miesza się Szczepaniak. Czy będzie pierwszy? Dąbrowski, Szczepaniak! Który? Który był pierwszy? Nieoficjalny czas 47,92. To jest rezultat zwycięzcy, ale ja... No, cholera, się nie podejmę. Chyba Szczepaniak. Chyba Szczepaniak. Chociaż tutaj też to nachylenie Dąbrowskiego może odegrać kluczową rolę. Obaj czekają na rezultat. Piotr Dąbrowski pierwszy. A więc jednak Piotr Dąbrowski zwycięża z czasem 47,90. Ja się nie zdziwię, jak Szczepaniak będzie miał ten sam czas, ale różniący się tylko i wyłącznie tysięcznymi sekundy. Tak jest, 47,90. Myślę, że Jakub Szczepaniak nawet nie będzie chciał spoglądać i dowiadywać się, ile różnicy w tysięcznych sekundy było między nim a Dąbrowskim. Adam Kadyło, 48,13, brązowym medalistą. Zawodnik MKS-u MOS Wrocław. Ależ to był wyścig. Swoją drogą Mateusz Matera akurat 48,75. Widać, że dużo dał z siebie na pierwszym okrążeniu. Właściwie na pierwszych 300 metrach, bo później